wszystko wam powiemy, co jest. No widzicie, no tak się właśnie nagrywa. Dzień dobry! Witamy na kanale Wiejskie Inspiracje. W drodze dzisiaj. Jedziemy z wizytą, a może z wizytacją, do takich zaprzyjaźnionych, fajnych ludzi. Poznacie też, poznacie. Spróbujemy się teraz przywitać tak, jak oni się witają na swoim kanale, to znaczy Agatka spróbuje. I no może nam się to uda, może to się nie uda. Zobaczymy. Proszę bardzo. To jest kamerka. Nie mogę. Gadaj. Nie mogę. Nie no, tam taka fajna Kasia, jak się wita, to mówi tak: hejka, witajcie na moim kanale. Udało się. Kasia, pozdrawiamy cię już na początku filmu, a zaraz cię pozdrowimy osobiście. O. Coś Agatka doda teraz. Widzimy się na miejscu. Tak jak to ona też mówi. No. Jak zwykle w drodze, witamy z samochodu. Także musicie zobaczyć koniecznie ten kanał, zasubskrybować. Wszystko wam powiemy, co jest. No tak się właśnie nagrywa. Wypadki z trasy muszą być. Jau. Dzień dobry po raz drugi. Gdzie jest kamera? Tu się gada. O, tu gdzie mój paluch. Fajne drzwi. Żabytkowe, takie ładne. Słuchajcie, powiedziałem, że jedziemy do kogoś fajnego i znanego, a przynajmniej na tyle znanego, że chciałbym, żebyście go poznali, a właściwie ją na razie, bo ten od go to się chowa często, ale też go czasami można zauważyć na filmach, jak się gdzieś mignie w kamerce. To jest taka fajna parka, która prowadzi zarąbisty kanał na YouTubie. Tu macie nazwę. Śmieszna nazwa, użyłem już jej dzisiaj, ale o tym ta osoba, o której mówię, a stoi tutaj za mną i coś filmuje, o tym nie wie. Wszystkiego się dowie, jak zobaczy ten film. Kochani, przedstawiam wam Katarzyna z kanału To się nie uda. Witam was serdecznie na... Zrób tak, hejka na moim... Hejka na moim kanale. Znaczy teraz na naszym kanale. Cześć, słuchajcie, jesteśmy w odwiedzinach pod Bydgoszczą aż. Zajechaliśmy tutaj do Kasi, bo jej kanał oglądamy już od i jeszcze trochę. I założę się, że większość... To od sierpnia. Tak, co najmniej. I założę się, że większość z was jeszcze tego kanału nie ogląda, także koniecznie wbijajcie do Kasi na kanał, bo jest to bardzo podobny kanał do naszego. Też remonty, też ogród, też fajne wiejskie życie, bo wy tak samo się wynieśliście na wieś jak jakoż i my. Tak jest, dokładnie tak. I po co? Po co wam to było? Nie lepiej było w mieście. A na co wam taki duży dom? No, a po co? A w ogóle takie remonty? Tak to jest. Nam też tak zarzucają, sugerują różni ludzie, że po co ta wieś? Czy wam źle w mieście było? I to samo pytanie ja do ciebie kieruję od razu. Nie. Nie było źle? Nie. Nie, no miasto też jest fajne w sumie, nie? No. Ma swoje plusy. Fajne. Na przykład jak kąpie się ktoś o 23 za ścianą, to fajnie jest. Ale wieś ma więcej plusów, po prostu. Tak jest. Kochani, zapraszamy was na film tutaj spod Bydgoszczy. Będziemy wam tutaj pokazywać, co tutaj dzisiaj ja widzę, a co wy możecie zobaczyć na kanale To się nie uda. Tak. Także jest. Zapraszamy na ciąg. Ja też kręcę odcinek z tego spotkania, więc będziecie mogli sobie zobaczyć to spotkanie. Mogła uprzedzić, nie? Adama, bym się ogolił oraz w moim obiektywie, więc zapraszam. Zapraszamy, hej.
jest fajna historia, bo to są spierze z puchu tak naprawdę. Pierzynki. Pierzyny. Fascynująca historia. Ale jest fascynująca, bo jak kupiliśmy ten dom, to kupiliśmy dom jak to stary dom z całym jakby tym wyposażeniem. No i była cała masa pierzyn. Naprawdę po prostu było tego tyle, że jak ja to wszystko z całego domu zebrałam w jedną taką, że tak powiem, kubkę, to przeraziłam się, mówię, no wyrzucić to jest szkoda, naprawdę szkoda mi było. I grzech. Bo znam wartość, ile kosztuje taka nowa kołdra w sklepie. No i zaczęłam szperać w internecie. I wyszperałam pana tutaj z Świecia bodajże. On tak się przemieszcza, nawet do Warszawy jeździ, słuchaj, autentycznie. Mhm. I zabrał mi te wszystkie kołdry. On je szyje od nowa, co jest bardzo rzadko spotykane, nie wiem, nigdy nie słyszałam, bo kiedyś tak było, jeździł taki pan po wsi, zbierał kołdry, czy tam pierze, nie, pierze zbierał i szył po prostu kołdry. No i znalazłam takiego pana. Okazało się, że jeszcze mam fajny materiał, bo to był praktycznie sam puch, a nie samo pierze. I uszył mi kołdry na nowo, wyszło ich bodajże z tej ilości 4. Dwie poduszki, jeszcze mój tata, dwie poduszki. A on to tylko szyje na nowo, czy jeszcze jakoś odświeża? Tak, czyści, to jest wszystko czyszczone w takich specjalnych bębnach, on mi to wszystko pokazywał, także to wszystko jakby odzyskuje tam swoje właściwości i wszystko jest czyściutkie, bez tych wszystkich tam drobnoustroi i tak dalej, więc to wszystko jest wyczyszczone, jest nowy ten, zapomniałam jak się nazywa ten materiał. Tego to ci nie powiem. No, wygląda jak maseczki. Nie, ale to jest taki specjalny materiał, bo przez to pierze później nie przechodzi, nie? Także no. I fajna sprawa. I macie super kołderki teraz. Jeżeli chodzi o koszt, no to zapomniałam ile to kosztowało. Milion monet, ale chyba coś 1300 zł dałam za wszystkie. No. Więc naprawdę... To w sklepie byś za tyle nie kupiła. No, takiej nie, prawdziwej, takiej mówimy no, prawdziwej. No dokładnie, takiego gatunku. Znaczy 4 sztuki oczywiście. Więc warto czasami poszperać w internecie. To jest fajne narzędzie, bo fajne rzeczy wynikają. To dobrze, że nie podpowiedziałaś, bo ci powiem, że u mnie na strychu chyba za 2 takie pierzyny wiszą. Tak, i ten pan normalnie, jak jest większe zamówienie, to oczywiście nie jedzie po jedną kołdrę gdzieś do Warszawy, ale przemieszcza się. Faktycznie był ostatnio, jak był u mnie, to właśnie jechał taką objazdówką Toruń, Warszawa i tak dalej, więc... Dobrze. No, mogę dać na miarę. To była fascynująca historia, ale jestem z tego zadowolona. Kiedyś dostaliśmy w prezencie od mojej mamy na tam jakąś uroczystość, po prostu takie właśnie spierze i tak nam się spodobało, bo zwyczajnie człowiek się nie poci. Tak jest. I nawet latem, jak śpimy pod taką kołdrą, to jest kołdra normalna, taka spierze gruba, jest lato, jest upalnie, nie pocisz się. Ona wręcz cię naturalnie tak otula i jest chłodna. Urzekła mnie twoja historia. Romantycznie, nie? Urzekła mnie twoja historia, dokładnie. Także polecam spać pod naturalnym pierzem. O, ze słomą. No dobra, tam jest. No bo na wsi wiesz, zawsze wystaje zewsząd. Thank you.
I cię mam. A co ty tam, dziewczynko, robisz? No, filmuję ciebie właśnie. Zderzenie. Gdzieś tak widziałem kiedyś. A nie, to z pistoletami stoi naprzeciwko siebie. To dobrze, że czasy się zmieniły. Tak jest. No. Ale już jest? Czy tak ewidentnie będzie? Będzie. Tak. To teraz wam pokazuję. Regał już jest. Tak. Regał już jest. Proszę bardzo. W ogóle jesteśmy teraz na poddaszu. Dwa zarąbiste okienka z takimi półkulami, więc taki stary styl, fajny. Niskie są, więc jak się zrobi na przykład większy parapet, to będzie mogła sobie Kasia usiąść na takim parapecie i wyglądać na drogę. Takie legowisko. Legowisko wielkie, będę leżeć, bo przecież nie będzie nic do roboty już. Taka gawra niedźwiedzia. I tutaj będę patrzyła, jak już umyję okna oczywiście i wymienię, to będę patrzyła na tą dolinę Wisły. Zobaczcie, tam w oddali, przez brudne okno może będzie widać, jest płynąca Wisła. Także od Wisły jesteśmy tutaj tak na oko około niecałego kilometra, myślę. Mhm. Jakieś 700-800 metrów pewnie. No i tak z górki jest, także fajny widok i to z tego okienka idealnie. Także, taki ma pokój Katarzyna, a Andrzej ma zupełnie inny zaplanowany. To idziemy. Pokażę wam, gdzie Andrzej ma zaplanowany pokój. Miejsce zupełnie inne. Trzeba się przycisnąć, a ja może tędy pójdę. Taki skok nad schodami tak, trzeba tak zrobić. O, susa dajemy i idziemy do Andrzeja. Tutaj Andrzej już ma swoje wiaderko, więc nie wiem po co, ale dobra. Niech ma i to będzie Andrzeja pokój. Andrzej wymyślił sobie, że będzie miał narożny. O. A jak narożny, to tutaj dwa okienka na przeciwległych ścianach, więc Kasia będzie podziwiać tylko Wisłę, a Andrzej trochę więcej. I do tego jak sobie sam fajny sufit zrobi, to już w ogóle będzie czad. Mi się to podoba. Gustowne firanki w oknach, ale nie wiem, one zostają te firanki, proszę pani. Tak, zostają. Tak? No i te muchy w tych muchy tak, to, o tak. Muchy są w gratisie. Muchy muszą zostać, proszę. Także Andrzej będzie miał z jednej strony widok na Wisłę, a z drugiej strony na Laurowisia? Tak, Laurowisia, no. Fajny, ozdobny krzaczek. No, także proszę państwa, tak wygląda poddasze tutaj. Fajnie, jest klimacik. Jest klimacik. Powiem wam, że gdzieniegdzie nawet nie tylko czuć, ale widać ząb czasu, który mocno tu gryzł. Jeszcze mamy jeden pokoik na poddaszu. Tutaj trzeba będzie delikatną korektę zrobić sufitu, bo prawie jest idealny, no troszkę mu tam brakuje jeszcze. Ale tak ten pokoik zostaje jako gościnny, więc jak ktoś kiedyś tutaj do państwa z to się nie uda przyjedzie, to będzie mógł sobie być może tu przynocować. Zobaczcie. Wakacje z duchami. O właśnie, ale zobaczcie, jakie piękne światło z tamtego okna przybija teraz. Idziemy do piwnicy. Wow! Panie, normalnie lochy jak za czasów Króla Świeczka. Tylko dzisiaj świeczka jest inna, bo elektroniczna. Ale czad. Jadź. Normalnie lochy jak nic. Ja ostatnio raz takie lochy widziałem, jak byłem w Giżycku, w fosach dawnych, wojskowych. Ja pierdziu. Czadzik. I takie półokrągłe tutaj jest, zobaczcie. Tak strop jest zrobiony fajnie. Co tu będzie w przyszłości? Będziemy tutaj trzymać... Inspekcję z sanepidu? No, jakiś tam tanich robotników, wiesz, nie? Tanią siłę roboczą będziemy tutaj trzymać. W ogóle ostatnio, jak sobie byśmy znaleźliśmy stare ten, płytki kafle jeszcze z haczykami. To z kuchni kaflowej, moi drodzy. Tak, dokładnie. No, i to takie, które się nagrzewały.
do suszenia, i później nie? długo oddają ciepło. Albo do suszenia, tak. Tak, tak. Na tym się wieszało na przykład całe sznury z grzybami i grzyby się suszyły. Tak było kiedyś. W naszej kuchni tego nie ma, ale na pewno jest ciepełko. Nie wiem, z Duny jak to oglądał, to się podjarał, bo mówił, że te haczyki są bardzo rzadko spotykane. Bardzo, tak. To są już jakieś tam przedwojenne, więc... No. No. Proszę. Na każdym kroku kawałek historii. To jest właśnie fajne w takiego typu domach. Dlatego ja się bardzo cieszę, że w ogóle udało nam się kupić taki dom. Nawet nie marzyliśmy w jakimś tam procencie przez chwilę, że uda nam się w ogóle coś takiego kupić. Także to naprawdę jest też taka fajna historia z tym domem, że my bardzo lubimy zwiedzać takie miejsca, ruiny, zamki. No wiadomo, nie mogę porównać tego domu na przykład z jakimś dworkiem, ale... Chyba, że, no bo nie byłoby chyba, nas że stać dworek na jest taki, ruiną. No dokładnie, nie byłoby nas stać na takiego typu obiekt. A tutaj taką namiastkę mamy, taki mały procencik po prostu. Ale wiesz, co mi się podoba? Wiesz, co mi się podoba w tym wszystkim? Że nie chcecie tego domu zmienić totalnie na nowocześnie, tylko że zostawiacie wiele absolutnie. Właśnie starych akcentów, właściwie akcentów tutaj. Niektóre całe pomieszczenia zostaną stare z tego, prawda? Nic tutaj nie będzie tak modyfikowane, tak. żeby nagle zrobić z tego taki blockhouse nowoczesny, tylko... Zdecydowanie. Tylko mamy ten klimat taki i myślę, że ta piwnica, która cała jest w kamieniach, słuchajcie, gdzie ktoś to wszystko ręcznie zacierał i tak dalej, to ma swój urok, tak? I jeśli nie będzie się sypać, to można na przykład zrobić piwniczkę na wino. O. Tak, a wino bardzo... Duże ilości. Idziemy dalej. Patrzcie nawet, jak schody są zrobione. Nie są tak po prostu machnięte, tylko są w półkręgu. W ćwierciokręgu. Ale też kapitalne. Tutaj podobne pomieszczenie widzę. Więc nie będziemy wchodzić, bo tu podobnie. A idziemy dalej zobaczyć, co tu jeszcze. Tam nie dopiero. No, normalnie, kurczę. Patrzcie, propan butan. Wow! No to jest eksponat. Żartuję oczywiście, że nie było, że poważnie powiedziałem, bo ktoś gotów pomyśleć, że ten. Ale przetwory są, no to już jest pierwsza oznaka życia, cywilizacji. Już połowę zjedzone i połowę wydane, bo wiesz jak to jest. Wiem jak to jest. No. Też, o, ale buraczki są. No, oczywiście. Dobra, idziemy dalej. A tutaj jest wyjście, nie? Od strony ulicy, chciałam powiedzieć. Od strony podwórka, tak? Tak jest. I rozumiem, że to zostawiacie pewnie. Tak. To jest to tutaj, nie byłoby sensu nie zostawiać. Dokładnie. Zwłaszcza jak się ma ogród. Korzystamy coś z tego, A, i największe pomieszczenie, proszę bardzo. No tutaj powiem wam, że mam już pomysł na zastosowanie tego. Nie wiem, Kasia, czy chcesz usłyszeć, ale mam już zastosowanie, słuchaj. W tym miejscu można urządzać imprezy i dyskoteki. No tak, tylko że nie poskaczesz, nie? Nie. Dlatego, moi drodzy, widzę to tak. Tutaj można puścić dwa rzędy stołów. Jeden tutaj, drugi tutaj. Ale jeżeli tą salę wykorzystamy jako salę taneczną, chyba to osoby poniżej 1,60 m tańczą pod belką. Osoby powyżej 1,60 m, tak jak my, tańczą tutaj. I nawet sobie można poskikać. Czyli no jedyne co to obroty nie bardzo, bo tutaj można haczyć. Ja sama nie wiem, dlaczego mnie te suchary śmieszą. O, ale tu jest czadersko. To jest czad. Słuchajcie, wy tego jeszcze nie widzicie, bo jest za ciemno, ale zaraz tam pójdziemy. Ja zawsze lubię najpierw tam pójdziemy. Wydają piwnicę, ponieważ piwnica się podoba wszystkim najbardziej. Cicho tam być. Przepraszam. Nie. Mów, żartowałem. Przecież tylko patrzę, co to mogło być. I to jest, słuchajcie, dopiero patent. Nie wiem dlaczego... Ja nawet nie dotarłam, co tutaj jest. Nie wiem dlaczego jest tu zrobione coś na zasadzie wnęk. Dwie wnęki są zrobione i teraz nie sądzę, żeby to było bez celu. To na pewno miało swój cel. Bo normalnie ścianę postawiliby pewnie w tych łukach i tyle. Nie jest to też zamurowane później, bo to jest robione wszystko w jednym czasie, widać. Więc ja obstawiam, że tu mogły być kiedyś regały. I tu na przykład było wino. Składowane w większych ilościach. Mówisz? Ale już nam nikt tego nie powie raczej. Nie wiem. Widzowie, obstawiajcie. Po co są takie dwie dosyć płytkie wnęki, które mają około metra szerokości i mają takie dwa właśnie wejścia. O takie o.
I co tam mogło w środku być? Na co to mogło być przewidziane? Bo widać, że jest to celowo zrobione. Odpowiedzi czekamy w komentarzach. Najlepsze nagradzamy serduszkiem. Agatkę znacie, a Andrzej to jest tajemnicza postać, jego nigdy nigdzie nie widać. On jest z tych, wiecie, kręgów takich, że się nie pokazuje. Straszliwie nam tu dzisiaj wieje. Niektórzy mówią, że to było kiedyś takie województwo kieleckie i się coś mówiło o tym kieleckim, ale nie będziemy się tu wyrażać, chociaż... To łazi mi to, kurwa. Nie będziemy się wyrażać, słuchajcie. Ale na przykład, tu rosną sobie, słuchajcie, truskawki. Nie uwierzycie, ale rosną w zupełnie inny sposób niż na wiejskich inspiracjach. Bo przede wszystkim rosną prosto. U nas są pijane truskawki. To wiadomo, możecie, no, możecie sobie zobaczyć w tym odcinku tutaj, jak sadziliśmy pijane truskawki. A też możecie sobie zobaczyć oczywiście u Kasi na kanale, jak ona truskawki sadziła, bo jest o tym specjalny odcinek. No i chyba coś z tego będzie, słuchajcie. Coś z tego będzie, więc słuchajcie, ogrodnictwo się powoli tutaj też rozprzestrzenia na tym kanale, więc chyba będzie co oglądać. I tu zobaczcie, cały kawał fajnego pola. Kasia, co tu planujesz? Wszystkie nasionka, które od was dostałem. Więc w zasadzie to chyba wszystko mam ochotę tutaj zasadzić. Na pewno wszystkie warzywa, które lubimy po prostu jeść. A co lubicie jeść? Wszystkie. Czyli szpinak też? Brukselka. Tak. Nie, brukselka nie. Trafiłem, że nie. Ale w ogóle jest coś takiego, słyszałam, z brukselką. Nie wiem, czy to potwierdzisz, bo jesteś ekspertem, że ludzie się dzielą na dwa typy. Kochają brukselkę albo nienawidzą? Nie, że każdy inaczej odczuwa brukselkę. Dla mnie na przykład brukselka jest gorzka. Tak. A to ci powiem ciekawostkę, mój ojciec jest smakoszem brukselki i na przykład jak kupuje na targu, to jest dla niego gorzka, a jak dostał od nas, nie jest. Więc się okazuje, że to chyba nie od podniebienia zależy, a może od brukselki. Dokładnie. Podzielę się. Nie no, masz kawałek pola, słuchaj, wystarczy dobrze przygotować. Nawet można powiedzieć, że to jest taki zaczątek grządki podwyższonej, bo mamy tą linię z desek. Więc teraz, ale u was w ogóle... Miałam plan, chciałam, ale już się po prostu nie wyrobiliśmy czasowo i finansowo i tak dalej, więc po prostu... Wszystko tak przed wami, wszystko przed wami, słuchajcie. Czas. Dokładnie. A powiem wam, że jak jechaliśmy tutaj w ogóle w tym kujawsko-pomorskim, to są miejscami tak żyzne, czarne gleby, że dawno nie widziałem takowych. Chociaż tutaj jest, nie jest czarna, ale widać, że jest dobra, taka fajna. W ogóle okolice, kurczę, zobaczcie. Tutaj będą mieli dobrze, fajnie pomieszkać, popatrzeć na te wschody, na zachody, stawik. Andrzej sobie na rybki może wyskoczyć. Tak jest. Tak wygląda wnętrze pomieszczeń gospodarczych. I ci z was, którzy już mieszkają na wsi, to chyba dobrze wiedzą, że nieraz jak się kupi właśnie stare domy, stare zabudowania, to się kupuje razem z wianem, z dobytkiem, który tam się w środku znajduje i pewnie większość tutaj właśnie z takiego dobytku, które pozostało po poprzednich właścicielach pochodzi. Oczywiście wiem, że zaraz ktoś zapyta nas na kanale w komentarzu, a mieliście pokazać swój strych. No to mówię, kiedyś pokażemy.
Ale to jest możesz ci pokazać mój stryk. No, pokażemy najpierw twój, to strych. Panie, jesteś... to już jest porządek. Nie, ale co trzeba przyznać, to na strychu wy macie porządek. Tak. Wiecie, dlaczego oni mają na strychu porządek? Dlatego, że nie mają tam nic. Bo posprzątaliście, tak jest. I teraz wszystko leży tutaj, słuchajcie. Ale tak to wygląda mniej więcej, się tak ludzie śmieją właśnie, że... Połowę rzeczy zostało tak. Przez ciebie, bo ciągle pisałeś, nie wyrzucaj. Nie wyrzucaj, tak jest. No na przykład, słuchajcie, doniczki, przecież to wiadomo, że się przyda. Co wy myślicie, że to się nie uda? Jasne, że to się przyda, tylko Kasia jeszcze o tym nie wie, ale za rok będzie spokojnie własne sadzonki robić, tak coś podejrzewam. No, ten antyk to może już tak mniej, znaczy ja nie widzę w nim jeszcze tutaj, nie. Ale potencjału, ale kto wie, może ktoś zobaczy. I tak sobie, słuchajcie, czyli tutaj różne plany na ten tutaj budyneczek już są, prawda Kasia? Tak, już no, są. Już są, a to słuchajcie... Andrzej sobie zrobił piękny warsztat, więc jak coś trzeba już tutaj remontować, naprawiać, to już zawsze jest pod ręką imadło. Jak tak. Już jest imadło, to już wiadomo, że można wszystko. Tak, Andrzej bardzo lubi w drewnie pracować, także w drzewnie. No to tak jak i my, także tak no, coś wspólnego jednak mamy, także... No chyba nie jedno nawet. Chyba nie jedno, tak, słuchajcie. Na przykład miłość do starych mebli i co można z nich zrobić. Tego też będzie, nie wiem, czy mówiłaś na swoim kanale, co tu z tego będzie? Tak, pokazałem nawet sobie. To ja nie powiem, słuchajcie, to ja nie powiem i żeby dowiedzieć się, co będzie z tego starego mebla, czyli to jest stół stolarski, stary, taki do pracy w drewnie, to żeby się dowiedzieć, co z niego będzie, bo nie zostanie tak jak teraz, trochę się pozmienia, to musicie jednak zajrzeć na kanał do Kasi i tam się przekonać o tym, co będzie. Ale czas. Jaki to będzie fajny sufit, jak się to wszystko odrestauruje. To jest taka... Stara nie, to się nie uda. Ja ci też tak... Mówiłem ci to od samego początku, to nie wierzyłaś. No, to się nie uda, pani. Ale wiecie, co im zazdroszczę? My mamy jedną taczkę, a oni mają dwie. Słuchaj, to jest kurde. Nie ma czego nie, zepsuło się. Wiesz dlaczego? Bo obie zepsułam. A jakby była jedna... Słuchaj, bo taczki są do wożenia, a nie do leżenia. No, ale wiesz co, no, tego jeszcze nie wiesz, bo ja już u siebie to mówiłam, ale aha. Ogólnie to tak, pierwszą taczkę chciałam taki podjazd zrobić sobie z deski, żeby wiadomo, pod krawężnik było lżej. Więc no. Sobie położyłam tą deskę i ta deska miała taki gwóźdź, którego ja nie widziałam. No dobra, czyli koło zepsuło. Nie widziałam po tym gwóździu jak dzika, nie? No, a drugie? A druga nie wiem, nie ma świadków, więc ja się nie przyznaję. A dobra, to nic nie zaszło w ogóle, nie. Nic nie zaszło. Widziałeś jakie ma nowe felgi. Nie no, widzę, że kółka funkelnówki nieśmigane. Tylko, że widzę, że tutaj są pewne braki w oświetleniu, nie ma kierunkowskazu, widzę elektryka nie działa. Nie, ale letnie opony są, także musisz poczekać teraz do wiosny.